Jako psycholog często jestem pytana o to, jak martwić się i jak przestać się martwić tak bardzo. I praktycznie za każdym razem moja odpowiedź jest bardzo podobna. Przestań się martwić w swojej głowie. W 95. odcinku vloga zapraszam Ciebie do wzięcia udziału w eksperymencie, do obliczeń matematycznych, złapania w refleksji i tego, jak przestać się martwić w swojej głowie. Cześć! Cieszę się, że trafiłaś się na mój kanał mający dodać Ci odwagi, zachęcić Cię do zdroworozsądkowego rozwoju i wzmacnianiu relacji ze sobą. To jest kanał o tematyce psychologicznej, ale podawanej w formie lekkostrawnej, taka psychologia na co dzień. Ja jestem Kamila Kozioł i od 2010 roku jestem psychologiem, obecnie szkoląca się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jestem też certyfikowanym coachem oraz autorką książek o tematyce psychologiczno-rozwojowej, ale przede wszystkim, tak jak zawsze to powtarzam w każdym odcinku, jestem po prostu istotą tak samo ważną jak Ty, kimkolwiek jesteś. Jako psycholog jestem naprawdę często pytania, Rety, jak przestać się martwić, co zrobić, żeby się ciągle nie zamartwiać. I za każdym razem moja odpowiedź jest bardzo podobna. Mówię, żeby przestać martwić się w swojej głowie. I wiem, że niektóre osoby mogą sobie teraz pomyśleć, że to jest trochę sarkastyczne i trochę może niegrzeczne, no bo przecież jak inaczej można się martwić, jak nie to, co się dzieje w naszej głowie. Ale właściwie tak naprawdę jestem całkowicie szczera, bo widzisz, większość ludzi zakłada, że mają się martwić tylko w swoich głowach, ale w rzeczywistości jest o wiele lepszy sposób na zamartwianie się. To jest sposób, który zmniejsza Twój niepokój i zmniejsza prawdopodobieństwo, że będziesz martwić się tym w przyszłości. Po prostu możesz zacząć martwić się na papierze. A takie zaprzestanie martwienia się tylko w głowie i zapisywanie tych zmartwień właśnie na papierze to niezwykle skuteczny sposób na przełamywanie nawyku takiego ciągłego niepokoju i zdecydowanie zmniejsza ogólny poziom stresu. I w tym wideo pokażę Ci przedstawię Ci takie cztery psychologiczne powody, dla których warto pisać te swoje smutki i swoje zmartwienia na papierze. Martwienie się na papierze tworzy przestrzeń między lękiem, niepokojem, a Twoją tożsamością. Jedną z największych przyczyn takiego niepokoju jest nadmierna identyfikacja z tym, co myślisz i z tym, o co się martwisz. Podam Ci konkretny przykład. Wyobraź sobie takie konkretne zmartwienie, które pojawiło się w Twojej głowie albo w mojej głowie. Na przykład, a jeśli podczas spotkania zabrzmie jak żółtodziób, który na niczym się nie zna, to wskakuje do Twojej głowy. To prowadzi Cię do rozwinięcia tego strachu i myślisz sobie dalej. Mój szef będzie na spotkaniu, a jeśli uzna, że nie jestem dobra? Co prowadzi do bardziej intensywnego przemyślenia na zasadzie na przykład, dlaczego tak się martwię? Przecież chciałabym być tak pewna jak Marta. Co prowadzi do kolejnego, na przykład, prawdopodobnie dlatego nie dostałam tego projektu w zeszłym roku. Nie? I to znowu pogłębia temat i prowadzi Cię do na przykład takiego przemyślenia. No tak, jestem słaba, to tylko kwestia czasu, zanim w ogóle wszyscy się zorientują lub zdadzą sobie z tego sprawę. Koniec przykładu. Zobacz, zaczęłaś od prostego, konkretnego zmartwienia. Co jeśli zabrzmie jak żółtodziób? A przez serię bardzo szybkich pytań i pogłębiania tego skończyło się stwierdzeniem głębokiego, takiego naprawdę nieprzyjemnego obrażania siebie na zasadzie jestem taka słaba. Proste, lekko irracjonalne zmartwienie, takie jakiego wiele jest ludzi, wiele jest w ludziach, jakiego ludzie wiele doświadczają na co dzień, prowadzi do skrajnie irracjonalnego i negatywnego przekonania o sobie. My, psychologowie, nazywamy to fuzją poznawczą. Fuzja poznawcza polega na tym, że łączysz to, co myślisz, z tym, kim jesteś. A to jest niezwykle szkodliwe dla Twojej pewności siebie, dla poczucia własnej wartości, no i ostatecznie dla Twojej wydajności i Twojej skuteczności. Każdy ma zmartwienia, każdy. Ale kiedy przyzwyczaisz się do rozwijania swoich zmartwień w coraz większą liczbą zmartwień, pojawia się silny niepokój, zwątpienie w siebie, niepewność i stres. Na szczęście możesz przeciwdziałać temu, nazwijmy to, procesowi, poświęcając chwilę na spisywanie swoich zmartwień zamiast natychmiastowego przepracowywania, a tak naprawdę pogłębiania ich w głowie. I zróbmy ten sam przykład, ale teraz jak to zrobić inaczej? Czyli masz konkretne zmartwienie, a co jeśli zabrzmie na spotkaniu jak żółtodziób? Wskakuje do Twojej głowy. Zaczynasz się martwić, że Twój szef będzie na spotkaniu, ale potem robisz pauzę.
łapiesz się na tym, robisz pauzę i przypominasz sobie sztuczkę, którą kiedyś widziałaś na YouTubie u Kamili Kozioł i mówisz, że zapiszesz swoje zmartwienie. Sięgasz do szuflady, bierzesz sobie na przykład jakiś notatnik albo jasno-różową karteczkę samoprzylepną i zapisujesz tam, a jeśli podczas spotkania będę brzmiała jak żółtociub, to zapisujesz na tej kartce. Kartkę wyrywasz albo bierzesz tą karteczkę taką samoprzylepną, zgniatasz ją, tak? I wyrzucasz do kosza i wracasz do dopracowywania swojej prezentacji na spotkaniu. W końcu idziesz na to spotkanie trochę zaniepokojona, zestresowana, bo Ci zależy oczywiście, ale nie zbliżasz się do takiego emocjonalnego wraka, którym mogłabyś być, gdybyś przestała i przeszła przez cały ten cykl zmartwień, które kończyło się wtedy na tym, że jesteś taka słaba i to tylko kwestia czasu, zanim inni zorientują się, jaka jesteś. Kiedy zapisujesz swoje zmartwienia, łatwiej jest postrzegać je jako odrębne zjawiska. Takie, które różnią się od Ciebie jako osoby. A zobaczenie zmartwienia, dosłownie zobaczenie zmartwienia, bo ono jest zapisane na papierze, wzmacnia bardzo ważną ideę, że zmartwienia są częścią Ciebie, ale Ciebie nie definiują. I oprócz wyrobienia w sobie nawyku zapisywania swoich zmartwień, oto taka pomocna myśl, która chciałabym, żeby Ci towarzyszyła, żeby ją powtarzała, kiedy pojawiają Ci się myśli, które wzmacniają Twój niepokój. Tą myślą będzie, nie jestem moimi myślami. Drugi powód, dla którego warto zastanowić się nad tym, żeby spisywać swoje zmartwienia na papier, to to, że pisanie i czy martwienie się na papierze spowalnia umysł. Prawdopodobnie nie doceniasz tego, jak szybko się martwisz, ale w ciągu zaledwie kilku sekund do kilku minut możesz mieć dziesiątki konkretnych zmartwień, z których każdy podnosi Twój poziom niepokoju i stresu. I chciałabym Ciebie zaprosić teraz do małego eksperymentu ilustrującego szybkość zmartwiania się, czy zamartwiania się. Na dzisiejszym właśnie wideo zobaczysz teraz listę konkretnych zwrotów, które chcę, żebyś przeczytała, ale tylko w myślach. Ja będę czytała na głos, natomiast Ty tylko w myślach, po to, abyś zobaczyła, jak szybko potrafisz przeczytać tę listę zmartwień. Ok? Ja sobie ustawię teraz stoper. Ok, stoper. Mam już ustawiony stoper. Przeczytam teraz je na głos. Pamiętaj, że czytanie na głos jest dłuższe niż czytanie w myślach, natomiast Ty możesz sobie zrobić pauzę, jak zobaczysz te zwroty i przeczytaj sobie je w myślach, dobra? Uwaga, czas, start. Co to za mały ból pod łopatką? Czy to może oznaczać, że to coś z sercem? Co ona sobie pomyślała, gdy powiedziała mi, że dobrze wygląda? Może to było głupie? Co jeśli się nie wyśpię dziś w nocy? Przecież jutro jest wielki dzień. Dlaczego tak na mnie popatrzył? Czy zrobiłam coś głupiego? Czy spotkanie poszło dobrze? Zawsze mam milion myśli, kiedy prowadzę spotkania. Czy oni to widzieli? O przejście przez te 5 zmartwień zajęło mi około 22 sekund. Tak? To oznacza, że z łatwością mogłabym się zmartwić mniej więcej 20 razy na minutę. 20 razy na minutę. Powodem, dla którego szybkość martwienia się ma znaczenie, jest to, że martwienie się jest motorem do wzmacniania niepokoju. Każde małe zmartwienie wytwarza odpowiednią taką jedność niepokoju. Więc bez względu na to, jak małe wydaje się samo zmartwienie, nawet jeśli martwisz się tylko przez 30 sekund, to jest to 15 czy 10 konkretnych zmartwień wartych niepokoju, które wprowadziłaś właśnie do swojego systemu, do swoich myśli. I teraz wyobraź sobie, że martwisz się średnio 3 minuty na godzinę, codziennie. To jest około 90 zmartwień na godzinę i około 1400 zmartwień dziennie. 1400 zmartwień dziennie. I każde z tych zmartwień wstrzykuje trochę niepokoju do Twojego umysłu, do Twoich myśli, do Twojego mózgu, do Twoich działań ostatecznie. To całkiem dużo zmartwień do niepokoju, co? I całkiem dużo niepokoju. I to sprowadza nas z powrotem do tego, dlaczego tak bardzo pomocne jest spisywanie swoich zmartwień na papier. Nie możesz pisać szybko. Tak szybko, jak myślisz. No więc zróbmy kolejny eksperyment. Teraz poproszę Ciebie, abyś ustawiła stoper i zobaczyła, ile czasu zajmie Ci ręczne zapisanie tych 5 zmartwień, o których mówiłyśmy wcześniej. Znowu je teraz widzisz na prezentacji, w sensie na wideo, więc spokojnie zrób sobie pauzę i przepisz te myśli, te zmartwienia, które ja tutaj ustawiłam i zobacz, ile Ci to zajmie. Ja zapiszę to w swoim pamiętniku emocji, czyli książce i pamiętniku, który kiedyś stworzyłam właśnie
właśnie na potrzeby pracy z emocjami, w którym jest miejsce na spisywanie swoich myśli i emocji. Ty możesz wziąć zwykłą kartkę, albo jeśli masz pamiętnik emocji, również ją zapisać. Zaczynamy eksperyment, więc biorę do pisania, ustawiam stoper i zapiszę konkretne 5 zmartwień na papierze. Zapisanie tych 5 zmartwień, które poprosiłam Cię, żebyś też zapisała, zajęło mi minutę 39 sekund. Oznacza to, że martwię się na papierze z szybkością około 3 zmartwień na minutę. I teraz poświęć chwilę, aby porównać te dwie rzeczy. Martwienie się w głowie to około 30 zmartwień na minutę, a martwienie się na papierze to około 3 zmartwień na minutę. Jeśli każdy z tych zmartwień jest, nazwijmy to, jedną jednostką niepokoju, zastanów się, ile niepokoju oszczędzasz, martwiąc się po prostu na papierze zamiast w swojej głowie. Wiadomość jakby jest bardzo prosta. Możesz ogromnie zmniejszyć swój niepokój, gdy ograniczysz szybkość myślenia do szybkości pisania. Po prostu sprawdź i spróbuj ten sposób. Trzeci powód, dla którego warto pisać na papierze swoje zmartwienia, swoje smutki, jest związany z tym, że zrywasz nawyk nadmiernego myślenia. Takie nadmierne myślenie oznacza myślenie, które nie jest pomocne. Jest źródłem wielu emocjonalnych cierpień, niepokoju, smutku, nieszczęścia. I przykładami takiego nadmiernego myślenia jest to, że się zamartwiasz jeszcze bardziej, kiedy masz nawyk nadmiernego myślenia o jakichś możliwych zagrożeniach, o sytuacjach, które mogłyby się wydarzyć, to tak naprawdę kończysz z uczuciem jeszcze większego niepokoju. Dodatkowo przeżywasz zanadto, czyli kiedy masz nawyk nadmiernego myślenia o jakichś złościach czy krzywdach innych ludzi wobec ciebie, to w końcu czujesz się jeszcze gorzej i czujesz się jeszcze bardziej zdenerwowany na te osoby, tak? Albo autokrytykujesz siebie, czyli kiedy masz nawyk nadmiernego myślenia o własnych błędach, to kończysz z bardzo niską samooceną, niską pewnością siebie, a nawet i depresją. Niestety, ponieważ większość z nas była praktycznie od urodzenia szkolona, aby dobrze myśleć, zawsze wszystko przemyśleć, dobrze się do czegoś przygotować, to trudno nam jest to odłożyć na bok, nawet jeśli wiemy, że to nie jest pomocne i nieprzydatne po prostu. Powód jest prosty. Nawyki wzmacniają się poprzez powtarzanie, a Twój nawyk nadmiernego myślenia po prostu nie jest w tym wszystkim wyjątkiem. I na przykład za każdym razem, gdy masz takie początkowe zmartwienie się, a następnie pojawia się kolejne zmartwienie, to skutecznie nagradzasz decyzję swojego mózgu, że się zamartwiał, tak? I w rezultacie utrwalasz nawyk i czynisz go jeszcze bardziej prawdopodobnym, że z niego skorzystasz w przyszłości. Ale kiedy masz zmartwienie, a potem nie wywiązujesz się z niego od razu kolejnym zmartwieniem, tylko zaczynasz je spisywać, to wstrzymujesz nagrodę, przerywasz cykl, a w tym przerywasz również nawyk zamartwiania się. Zapisywanie swoich zmartwień jest naprawdę pomocne, ponieważ skraca cykl powstawania, czy tworzenia, czy podtrzymywania tego ciągłego nawyku, który podtrzymywuje po prostu martwienie się. Więc kiedy przyzwyczajisz się zauważać początkowe zmartwienie się, a następnie się zatrzymasz, wyciągniesz kawałek papieru, tak, i zapiszesz to zamartwienia się, to osłabiasz nawyk zamartwiania się w swojej głowie i w ten sposób oczywiście zmniejszasz również niepokój. I ostatnia rzecz, która jest najważniejsza według mnie, to to, że martwienie na papierze czyni z Ciebie autorkę, a nie ofiarę. Większość z osób z chronicznym niepokojem albo z lękiem wierzy, że zamartwienie im się przytrafia, że te wszystkie nieszczęścia im się przytrafiają. Jak postać jakaś z opowieści traktują zmartwienie jako serię niefortunnych zdarzeń, które ich spotykają i powodują, że są niespokojni i zestresowani. I jest w tym trochę ziarnka prawdy, tak? Są sytuacje, czynniki zewnętrzne, które to powodują. Czasami zmartwienia naprawdę pojawiają się spontanicznie w naszych głowach, ale te spontaniczne zmartwienia stanowią tylko taką niewielką część naszego takiego ogólnego obciążenia się zmartwieniami. W rzeczywistości zdecydowana większość naszych zmartwień to rzeczy, które robimy, czasami celowo, ale zwykle z przyzwyczajenia, tak po prostu. Ale w obu tych przypadkach ważne jest, aby pamiętać, że czasami te zmartwienia się pojawiają, ale przez większość czasu jest to coś, co same robimy. Oznacza to, że jesteś nie tylko postacią w historii swojego życia, ale także autorką zdolną do przejęcia kontroli nad narracją i do zmiany zakończenia.
Nawet jeśli nie możesz kontrolować wtedy, kiedy pojawia się to początkowe zmartwienie, bo to jest naprawdę wysoka umiejętność, a wydaje mi się nawet trochę niemożliwa do zrobienia w 100%, to na pewno możesz kontrolować na to, jak na to reagujesz. I w szczególności, czy nadal będziesz rozwijać i poszerzać swoje zmartwienie, czy też nie. I to jest dokładnie to, co dzieje się, gdy przyłapiesz się na zamartwianiu się i zamiast tego zdecydujesz się zapisać swoje zmartwienie. Spisywanie swoich zmartwień pomaga zmieniać perspektywę z pasywnej postaci do aktywnego autora, aktywnej autorki. I jako autorka swojego życia możesz zdecydować się na rozwinięcie swoich zmartwień, albo też nie. I tak jak autorka, możesz wybrać, aby postać myślała jedną myślą, albo myślała inną myślą. I zaufanie płynące z tego, nazwijmy to, autorskiego przekonania jest ogromne, jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmartwieniom i niepokojom. Więc jeśli chcesz, nazwijmy to, kontrolować swoje zmartwienia, to zacznij je spisywać. Chciałabym podsumować to, co powiedziałam. Czasami zdarzają się nam różnego rodzaju zmartwienia, ale przez większość czasu zmartwienia są związane z tym, co robimy. A kiedy robimy ich, tych zmartwień wystarczająco dużo, to nabieramy nawyku zamartwiania się jeszcze bardziej, co prowadzi do niepokoju, do stresu, do naprawdę niepotrzebnych odczuć, którymi można uniknąć lub można inaczej pracować. Więc jeśli chcesz przełamać nawyk martwienia się i zamartwiania się, po prostu przestań martwić się w swojej głowie i zacznij martwić się na papierze. A pomocne będzie do tego, pomocne jest to z kilku powodów. Po pierwsze, martwienie się na papierze tworzy przestrzeń pomiędzy lękami a tożsamością. A dodatkowo spowalnia Twój umysł, bo potrzeba to zapisać. Kolejna rzecz to, że zawierasz na papierze, zawarcie na papierze tego zmartwienia usuwa ten nawyk nadmiernego myślenia i nadmiernego zamartwiania się. I ostatnia rzecz to, że martwienie się na papierze czyni z Ciebie autorkę, a nie ofiarę. Ale się cieszę. Jeśli jesteś na końcu tego wideo i pooglądałeś całe wideo do końca, mam nadzieję, że zrobiłaś również eksperyment i widzisz, jaka jest różnica pomiędzy pisaniem swoich zmartwień, a myślenia o nich. Ja Ci serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę, że dotrwałaś do samego końca. Mam nadzieję, że od teraz zamartwianie się będzie dla Ciebie ciekawym doświadczeniem, a nawet eksperymentowaniem z tym, jak to jest go pisać, a jak to jest tylko zamartwianie przemyśleć. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie pomocne. Jeśli tak, proszę, prześlij je dalej, daj znać innym osobom, że można posłuchać o tym, jak martwić się inaczej, w sposób zdroworozsądkowy i zdrowy dla naszego umysłu. Serdecznie Ci dziękuję za dzisiaj. Koniecznie zostaw też komentarz pod moim wideo. Naprawdę bardzo lubię je czytać. Cieszę się, że one się pojawiają. Jeśli będziesz mieć do mnie jakieś pytania, śmiało odezwij się lub zadaj pytanie w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek postaci. Dziękuję Ci za dzisiaj. Z miłością, Kamila.